Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Robin Skateboard i witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy Gothic 3. Jestem ja, jest Chrząszczu i jest oczywiście kto? Jest Markus! Jej, jest i on, cały i zdrowy, moi drodzy. Tutaj chciałbym pozdrowić cwaniaków, których zasłoniłem sobie niestety Audacity. Och, to wredne kurde gnójstwo. Na przykład tutaj Jan Kowalski, Tomasz oraz Euronymus mi napisali, że Robino, Markus to w sumie fajny ziomo jest, bo dla niego przecież będziesz musiał odnieść później pobłogosławiony ognisty puchar. No i oczywiście nie skojarzyłem faktów, nie wiem, zupełnie zapomniałem o tym, że przecież Markus jeszcze może nam się przydać żywy. No i zobaczcie, popija sobie wino przy tym ognisku, jest cały, zdrowy. I się cieszy z tego ogniska, ach i o, ojej, aż psiknął na mnie. Co to ma znaczyć? No i jest, cały i zdrowy oczywiście, także no cóż, tutaj tam po cichutku powiem, że zcheatowałem Markusa. Pierwszy raz w Gothicu 3 używałem haksów. Och no, o nie, co to za szumienie, halo? Co jest ty? Halo, to przez te, Marvin na pewno się odzywa. Nie no, powiem wam, że nigdy w życiu z ręką na sercu po prostu nie używałem Marvina w Gothicu 3 i to był pierwszy raz, jak stwierdziłem, że użyję, no bo jednak ta rozpierducha, wiecie, no, zresztą tutaj słusznie zauważył Kacper 2115, że dobrze umarłeś tylko 13 razy, także jak sami widzicie, jakbym miał jeszcze raz to samo robić, jeszcze raz umrzeć tyle razy, to byłoby mi trochę smutno, dlatego wyjątkowo mam nadzieję, że mi wybaczycie, bo to pierwszy i ostatni raz na pewno, więc no taki niegrzeczny robinek, ale Markus jest cały i zdrowy i będziemy mogli odnieść mu oczywiście ognisty puchar, gdy tylko go pobłogosławimy. I co to za szumienie, kurde, będę musiał jeszcze gierkę pewnie zresetować, ale tutaj tak, także tutaj widzicie, zapisałem sobie parników cwaniackich. W sumie to stwierdziłem, że kurczę, dawno właśnie nie komentowałem waszych komentarzy, więc no co jest, halo, co szumienie. Nie ty, co jest, kurde, odszumić mi proszę to, odszumić. Nie, jeśli jeszcze ze dwa razy tak zrobi, to zresetuję gierkę po prostu. Możliwe, że właśnie to Marvin coś tam popsuł z dźwiękiem, właśnie, że nie reagowałem, a kurczę, napisaliście pod ostatnim odcinkiem, w momencie, gdy teraz nagrywam ten, 97 komentarzy i zostawiliście ponad 400 łopek w górę, dlatego chciałem też tutaj to zaadresować, chciałem wam chciałem pokazać, że właśnie patrzę, sprawdzam i w ogóle, także żeby nie było, że Robino tylko kurde siedzi i nagrywa te odcinki, a w ogóle tam komentarze, nic nie reaguje, wiecie, tylko leci w tym gotiku do przodu, nic nie ten, także przy okazji jak grabuję tutaj, jak widzicie sobie w stolicy, to właśnie po opowiadam, także dzięki panowie tutaj za przypominajki. Oczywiście było wiele więcej komentarzy, że Markus jest potrzebny. Kolejna ciężka skrzynia, to mi się podoba. A co z ciężkiej skrzyni? Łuki 2, wojenny oraz myśliwski. Wojenny zdecydowanie jest tutaj tym fantem, który był w tej ciężkiej skrzyni do zdobycia, taki przyjemniejszy, fajniejszy. Także tutaj dziękuję wszystkim, którzy o Markusie napisali. No to akurat panowie widziałem, że najwięcej łapek zyskali, więc pewnie ich komentarze pojawiły się jako pierwsze o Markusie, także dzięki wam, piękne. Jeszcze tutaj Kewals007 i Miki napisali, że Robin, o północy chyba buntownicy od Rolanda idą spać. I tutaj no ja użyłem zwoju właśnie masowego uśpienia. O kurczę, no to szumienie. A że można spokojnie zrobić to pojedynczym uśpieniem, bo chłopaki podobno o północy idą spać i zostaje sam Roland i wtedy można go dziabnąć szybko i zrabować to, co on tam posiada. Także widzicie, jest też taka opcja. Tutaj dziękuję, żeście to też tutaj wzięli. Zobaczymy, czy kamień młyński, będę w stanie ten tutaj ze stolicy. To dla mnie za ciężkie. Za ciężkie, jeszcze siły nam trochę brakuje, jeszcze trzeba bicka dopracować. Oczywiście dzisiaj, tak, paru jeszcze orków jest do zabicia, także na pewno jeszcze trochę walki będzie. Też mi ktoś zwrócił uwagę, że Robin, możesz sobie założyć zabójcę orków w sumie, zamiast któregoś z miecza, bo przecież będziesz miał, znaczy orkową zgubę, będę miał dodatkowo zabójcę orków, więc to też powinno mi troszeczkę tutaj dopakować. Zastanawiam się tylko zamiast którego, może miecz asasyński zamienilibyśmy na orkową zgubę? Póki co? Tak na chwilkę tylko, no nie? Weźmiemy sobie, zobaczymy, czy rzeczywiście damage będzie lepszy w takiego orka, wojownika, cwaniaka, bydlaka. Nie wiem pod którym, nie wiem. Ała, ty co jest? Co to miał być? Chyba gierka trochę za szybko mnie tutaj... Gierka mnie za szybko chciała odpalić. Dobra panowie, szybko was pociacham. Nie, całkiem ładny damage. Obrotuwa też całkiem nieźle zaczęła działać w sumie po ostatnim odcinku. Już się powoli zaczynam przyzwyczaić do machania dwoma brońmi. Tak, jest przyjemnie. No i właśnie tutaj dziękuję za te komentarze. I Miki tutaj z Kewalsem też dzięki o tym, że można tylko pojedynczego uśpienia użyć. Jeszcze ktoś z tego, co widziałem, napisał, że po odprowadzeniu Diego chyba do Mora Sulh, tak mi się wydaje, że właśnie jakbyśmy odprowadzili to, że Diego daje nam też zwój grupowego uśpienia. Chyba jest to racja, ale
tutaj, przepraszam, nie zapisałem sobie niku. Uj, sztaba magicznej rudy, zarąbiście. To mi się podoba. Zbieram teraz punkty, żeby wiecie, jak w Nordmarze wylądujemy, to żebyśmy mogli w końcu nauczyć się kowalstwa. Także pięknie dziękuję wam wszystkim za komentarze. Mam nadzieję, że o nikim nie zapomniałem tutaj też. No w ogóle, no piszecie te komentarze dużo, także też jeśli nie wybrałem akurat waszego komentarza, to przepraszam, ale piszcie dalej. Na pewno, no bardzo dzięki wam za wszystkie. Dzięki wam tutaj też, no mogłem tutaj ogarnąć sprawki. Co do tego tutaj wyjścia... Oj, pst, co mnie tam, kurde, haksują. Haksy, kurde, odpalone. to widzicie, no. To właśnie Markus dzięki temu żyje i będziemy mogli mu oddać ten pucharek, jak już będzie naładowany. Ja sobie tu jeszcze chciałem poczyścić, bo wiecie, tutaj jest jeszcze parę miejsc, które można zobaczyć, odkryć. Jak widzicie, magiczna bariera tutaj ładnie zamyka cały teren, więc też lepiej w nią nie wpadać. Znaczy, chyba nam nic nie zrobi akurat ta bariera, ale no nie chcę, wiecie, nie chcę kombinować. Kurde, no nie, no co z tym szumieniem, halo. Jestem ciekaw właściwie, o co tu chodzi. Czy to wina właśnie Marwina może być? No i tak, komentarze, suby, kurde, zostawiacie. Widziałem też ostatnio, że subków parę przybyło, także mam nadzieję, że też nowi widzowie, no bo wiadomo, że raczej wy starzy wyjadacze, to tam już suba dawno temu, że się zostawili, ale że nowi, którzy subują, nie żałują, ja i Robina dobrze czują, jak kurde Grańsko jest robione. No, chciałem pozbierać jeszcze, jak widzicie, troszeczkę tutaj towarów. Oczywiście na pewno przegapię parę jakichś skrzynek, także nie bijcie. Jeśli zapomnę o jakiejś ważnej, to dajcie mi też znać, no bo tutaj jest trochę tego. Są oczywiście te kamienie młyńskie, których nie mogę ruszyć, bo no, są trochę za ciężkie dla naszego aktualnego Beziego. Zresztą jak dopakujemy bicka, zrobimy siłę, to będzie luks. Weźmiemy starą skrzynkę, oczywiście sobie otworzymy. Lodowa fala, fala mrozu, super sprawa. To się może przydać na jakąś większą rozpierduchę. Także... wszystko fajnie. No i kurde, oczywiście zapomniałbym, ale wiem, pamiętam, jest suchar do powiedzenia, kurde, asasynie. Jest suchar do powiedzenia, taka wersja Gothic 3. Sucharek, jak nazywa się najważniejsza osoba w lesie, moi drodzy? Burmistrz! Ojej, nie będę wam tłumaczył, co chodzi, ale mam nadzieję, że śmiechnęliście razem ze mną. Nie, powiem, że dobry sucharek, burmistrz wjechał mocno. Władujemy się jeszcze tutaj parę schodków, obskoczymy. My posprawdzamy, bo tu wiecie, jest tego sporo, a mi się przyda wszystko tutaj z tego z miejsca. Wyklepiemy sobie oczywiście tych orków. No właśnie tak stwierdziłem, że dzisiaj dobra opcja będzie taka, że poklepiemy troszeczkę jeszcze tych orków, którzy tutaj biegają po mieście. Może znajdziemy tego leszcza, który gdzieś tu się zgubił, jak dobrze pójdzie. Dobra, dwa bełty w klatę. Kurde, szalu, tatek, dwa bełty w klatę. O, ty zwiadowco paskudny. Już cię wyklepę, pięknie. Powiem wam, że chyba orkowa skuba chyba dobrze robi tutaj. Problemem moim jest mało wytrzymałości i szybkie strzelanko tamtego kusznika cwaniaka, który mocno mnie boli niestety. Ach, te kuszniki wredne. Tak, bo kusznik przerywa mi również atak. O, dobra, no to kusza versus kusza. Panie elitarny wojownik, nie ma problemu. Zobaczmy, kto będzie cwańszy. Ja, oczywiście, że ja będę, bo ja się ruszam, a on stoi w miejscu. I myk headshot. O kurde, nie trafiłem chyba. Trafiłem w belkę tutaj z tego domku. Później będę mógł sobie podnieść ten bełcik. Oczywiście ja sobie mogę zatańczyć. Dobra, idę, gościa. Spuszczę mu po prostu w pierdy i się skończy zabawa. Uła, uła, uła! Dawaj, kurde, i zakręcę się aż na twoich zwłokach. Zobacz, korzeń leczniczy, woda, bełty. To jest to, co lubię. Szkoda, że nie zaostrzone bełty. Jedyny mój smuteczek tutaj i reklamancja, że to nie te fajne bełciki. No halo, to szumionko, co jest, ty? Myślałem, że już się uspokoiło, a tu dalej szumi. Co za wredota. Zastanawiam się, gdzie ten buntownik, co ja go miałem znaleźć, co on się oddzielił od tego, nie pamiętam, od tego oddziału chyba, z tego co kojarzę. Będzie trzeba też chłopa znaleźć. Co to za skrzyneczka tutaj piękna? Metalowy kufer, którego nie mogę otworzyć. To jest niemożliwe, że nie mogę go otworzyć. Jak do tego doszło? Oczywiście magiczna bariera, pięknie tutaj sobie, pięknie jest. Ty, no serio, kurczę, pierwszy raz się spotykam z takim szumionkiem. Myślę, że to może być Marwinos wredny. Dobra, tu chyba na górze byliśmy, tak mi się wydaje, ale to też dziwne, że od czego to by to było, nie? Takie krzt, krzt, kurde, jakieś hasło mi tu wysyłają. Okej, tutaj chyba kuferek, tak, ten już był otwarty. Tu żeśmy się już klepali też, ale może jeszcze tu coś przegapiłem? Czy ten kuferek? Tak, jest zamknięty, także jeszcze tu mnie nie było. Moich lepkich rączek, och, strach. Zebrany, tutaj miksturka, żelazo dyga, fajnie, fajnie. Także z tych orków niektórych też coś jeszcze pozostawało. Tu akurat kuferek jest. Ten z pulpit, czy ja czytałem w międzyczasie? Tu jest napisane coś o alchemii. Alchemia plus 3, pięknie, kurczę, ale bym przegapił. Jeszcze jeden pulpit alchemiczny i będę miał 50 alchemii. To już by można było się czegoś nauczyć. Można zejść oczywiście sobie tam na rzekę.
Czego nie będziemy aktualnie robić? Znowu krzyk mi robi tutaj giereczka. Ty, czekaj. A on nie siedział gdzieś tutaj w tych ruinach? A to nie był ten ziomuś, co go tutaj ci orkowie zabili, co on mi tankował tutaj towarzystwo? W tej, o, ten ziomuś? Mam nadzieję, że to nie jest ten ziomuś, co ja miałem go sprowadzić całego i żywego z powrotem. Możemy oczywiście sobie tu pochycać jeszcze. O, patrzcie, jaki kuwerek tu się schował przed moim cwanieckim wzrokiem robinowym. No kurczę, nie wiem, powiem wam. Oj, tu jeszcze jeden kuwerek. Bo chłop gdzieś powinien siedzieć w tych okolicach z tego, co kojarzę. A go nie ma. Może gdzieś tu się schował? Nie, bo tutaj to by było blisko już orków. To już by był troszeczkę taki, wiecie, na widoku, że tak powiem. Oczywiście kolejny piękny most donikąd prowadzący. Tu nie było nikogo, tu wiesz, nikt nie siedzi. Kurczę, ty, problem w tym, jeśli to będzie ten ziomo. Bo jeśli to będzie ten ziomo, co ja go miałem sprowadzić, no to go już nie sprowadzę, bo nie żyje, bo leży tutaj. Cholera, a ja nawet nie wiem, czy to ten ziomek, czy nie ten. Czy ja wchodzimy już tu po schodach? Jeszcze rzucę szybko oczkiem. Chyba tak, ktoś kojarzy tutaj tą miejscówę. Że tu niczego ciekawego nie ma. Także biegniemy, lecimy. Mam nadzieję, że wszystko się ładnie również nagrywa, żeby odcinek na poniedziałek ładny był. Mam nadzieję, że poniedziałek u was fajny. Mam nadzieję, że przeżyjemy te mrozy, które przybyły i doczekamy się wiosny, bo powiem wam, że dzisiaj zmroziło. Dzisiaj jest jeszcze niedziela u mnie, u was będzie oczywiście już poniedziałek. Ale no, ładnie, ładnie, naprawdę. Zima się rozszalała. Uch, kurczę, no, zmroziło, kurczę, dupkę mi dzisiaj. A tu jeszcze śniegi straszą, jakieś wiatry, kurczę, panie, co się dzieje? Jakiś front na wypasie. Także życzę wam dużo ciepełka, cwaniaki, żebyście grzejcie się, pijcie. Ja sobie też zrobiłem herbatkę dzisiaj z sokiem malinowym i cytryną, więc będę też zaraz pewnie popijał ją. Ale zanim to zrobimy, to oczywiście jeszcze się tu rozejrzę. Mam jeszcze do utłuczenia całą tą armię na dole ziomków, także to jest jedna, to będzie na pewno duży problem. Oczywiście paczki z bronią mega się przydadzą, więc zbieram wszystkie, jakie tylko wpadną mi w łapki. No możemy spróbować. Przydałoby się, wiecie co, nie wszystkich naraz tutaj ściągnąć. Przydałoby się tak partiami tych ziomków. O, dobra, któryś się striggerował, ziomuś. Także nie ma problemu. Postaram się ich właśnie tak pojedynczo wyciągać, leczyć się i tak wiecie, powoli ogarnąć temat. Zatrzymaj się. Przecież stoi w miejscu, gościu. Dawajcie dziabnę tutaj i z obrotówy polecę. Pięknie. Pierwszy już spadł z rowerka. Możemy się oczywiście napić z beczki, ale najpierw metalowy kuferku. Co masz w środku? O, ogniste strzały. Mógłbym kogoś tam podpalić. Kolejne dwie paczuszki z bronią. Idealnie. Jeśli nie będę musiał oddawać za dużo tych paczek, to oczywiście będę mógł w końcu zrobić questa z tymi paczkami, bo tam aż 20 miałem do buntowników zanieść. W ogóle taki wielki dom i nic tu nie ma. Mogę tylko z kowadła skorzystać i sobie coś spróbować utłuc. Mogę szeroki miecz zrobić. W ogóle wartości 750 taki miecz. Szkoda tej stali troszeczkę, więc może póki co nie będę szalał. Ale widać mnie, mam nadzieję, też dobrze. Te światła dzisiaj troszeczkę chyba mocniej dają czadu, mam nadzieję. Też muszę zwracać uwagę na kamerkę. Zauważam, że w ostatnim odcinku w pewnym momencie dosyć solidnie tam się rozjechał green screen. Okej, okay, parę ziomków się... A, ten się jeden rzucił, dobrze, nie ma problemu. Zaczekam na niego. A powolutku, pojedynczo, zajmie to trochę więcej czasu, ale będzie to bezpieczniejsze. Może dzisiaj nie będę tak ginął. No przecież tutaj w miejscu, ziomuś. Czekajcie, podejdę troszeczkę. Okej, jest dwójeczka, tutaj leci już, super, zrobię save'a, jakby miało się coś złego stać. Także fajnie, naprawdę, i piszcie komentarze i łapki zostawiajcie w górę, bardzo wam za wszystkie serdecznie dziękuję. W ogóle to też tak, kurczę, zauważyłem, że właśnie dawno nie było jakiegoś czytania komentarzy i tak wiecie, mogło wyjść tak, że nie zwracałem uwagi na to, co piszecie. Oczywiście tak nie jest, za każdym odcinkiem, każde komentarze czytam, sprawdzam, naprawdę staram się śledzić, żeby... No bo wiecie, czasami piszecie mi coś ważnego, ten jak tu wychillował na tym... Świetnie, orku, co się stało, jak rozkrakiem usiadł, ja zjeżdża po poręczy, odgrzewa pieroga, chłop. Nie, halo, o nie, najgorszy z żartów, nie będę go opowiadał na wizji, bo może jacyś młodsi widzowie oglądają, nie mogę takich rzeczy opowiadać, co jaki. Nie pytajcie. Jeśli chcecie znać ten suchar, to na pewno zachęcam do śledzenia moich live streamów, tam czasami takie śmieszki są. No, ale, właśnie tutaj dziękuję za komentarze, bo właśnie, no, z tym Markusem na przykład, nie, no kurczę, taką gafę popełniłem, no po prostu, aż wstyd. Przecież chłop mi dał ognisty puchar, to wiadomo, że będzie chciał go z powrotem odzyskać, jeśli będzie mógł jakoś wykorzystać ten puchar, no kurde. Dobra, wiesz co? Weź no tutaj chowaj i teraz po parę obrotówek spróbujemy zahaczyć chłopa. Dobrze, ładnie. Obrotówka. Pięknie, kurczę. Orkowy zabójca chyba działa dobrze, znaczy ten, ta umiejętność zabójca orków jest świetna. Jednak ten damage, jak trafimy z niej, to jest solidna sprawa. Jeszcze obrotówka działająca. Już w ogóle jest super. Tam coś chyba zaraz po mnie przybiegnie oczywiście, ale na luzie. O, tu jeszcze kuferek był, którego nie otworzyłem. Świetnie. Dodatkowe pieniążki. To jeszcze oczywiście te halabardy, wszystko potem sprzedam. Sejwik, bo idzie naprawdę nie najgorzej.
Biegniemy dalej. Tutaj ten szaman jeszcze jest. Ja bym chciał tego szamana tam dobiec i go walnąć w łeb, zanim on się odpali w ogóle z czarami na przykład, więc to też chwilkę. Możemy spróbować ciapnąć. Wiecie co, kurczę, też tak mógłbym, jakbym miał dwie takie bronie, to bym za każdym razem perkował ten strzał. Niestety tak to zależy od tego, z której broni dostanie gościu. To wtedy wchodzi damage dodatkowy. A tak to czasami się trafia, że akurat macham nie z tego. Okej. Trzeba się troszeczkę cofnąć, bo już widzę, że ten szaman naprawdę za blisko. O, wow, ale ekipa wyjechała. Dobra, dobra, cofnijmy się jeszcze. Zwłaszcza, że teraz znowu mi się oberwało dosyć mocno, nie lubię tego. Ja chciałbym zginąć, a tutaj taki elitarny ziomeczek to naprawdę jest. Ma pierdyknięcie z tej łapy, co jest ciekawe. Okej, powinienem sobie zamontować odwrotnie te brońki, coś mi się wydaje. Okej, damy radę obrotówki. Bezi? O, widzę, że... O, nie, dobra, dobra. Pojedyncze ciosy. Widzę, że obrotówka nie sprawdziła się. Kolejny poziom! Yeah, pięknie, kurczę. Jest kolejny poziom, kolejny exp wjechał na rejony. Ja sobie tu jeszcze łyknę, co nieco. Super sprawa, cwaniaki. To mi się podoba. I pst, co jest, halo? Psiukom na mnie, kurde. Odświeżacz powietrza zamontowałem tak naprawdę w gotyczku, wiecie. Tutaj orkowie. Orkowie tacy, kurde, ten, jak to się mówi. Oła, oła, i w ogóle takie brudasy wredne, kurde, by się umyli. A tak to ten. A tak to mamy właśnie odświeżacz, jest elegancko. O, dowódca! Nie wiem, czy to nie będzie ostatni. Nie, przedostatni to będzie, bo chyba jeszcze jeden dowódca stoi przed bramą do miasta. Także tak coś mi się wydaje. Plus nie, jeszcze, nie jeszcze. A nie, to ostatni był, serio? O kurczaczki. Bo zastanawiałem się właśnie, że przed bramą może być jeszcze jeden, chociaż nie byłem pewny. I tam na górze, tam gdzie właśnie wczoraj już żeśmy biegali. A kurczaczki, czyli zrobiliśmy zadanie przy okazji. To mi się podoba. 5 przywódców zostało zabitych, także jak widzicie, oblężenie w Vanguardzie zostało troszeczkę chociaż dzięki nam odpędzone. W ogóle fajnie, że Bezi to jest one man army typowe, nie? W ogóle to jest kosmiczne, bo tacy orkowie. No nie wiem, no to się wydaje troszeczkę surrealistyczne wręcz, bo no nie ma szans, żeby jeden człowiek był w stanie sprostać całej armii orków, więc to takie, wiecie, naciąganie bardzo, ale w sumie, no, Bezi jest postacią taką fantastyczną wręcz, więc no cóż, no, takie, wiecie, taki jego los zaorał. Co to ognisko psiuczy na mnie? Może to ten ogień tak psika, kurczę. Dobra, możemy oczywiście zrobować sobie wszystko. Gulasz jest wielce wart, bo daje 40% HP, także warto brać. Metalowy kuwerku nie mogę, serio? Niektóre metalowe kufry mogę, niektóre nie mogę. No i oczywiście Bezi nieciekawe, ty kurde, bo ci zaraz znowu spadnie ta czapka z głowy, jak w ostatnim odcinku. To było wspaniałe, jak mu zleciał przy... Nawet nie minęła minuta wideo mojego tego odcinka i Bezi już stracił hełm z łba, spadł i zginął. W ogóle niesamowite to było. Wspaniała rzecz. I chodziło mi, czy tutaj byli jacyś orkowie? Ty, ja ci psiknę zaraz. Może to ta bariera jakieś wyładowania tutaj atmosferyczne robi, kurde. A tu jeszcze kuferki oczywiście są metalowe. Cześć kuferku, co tam masz w środku? Masz pierdyknięcie, to mi się podoba. Parę kostków oczywiście, no cóż zrobić. Kostki widzicie, wolą sobie chillować na polu przed miastem, niż tam w środku. Co to za... A nie, dobra, to jakiś korzeń, już myślałem, że coś fajnego. A kolejny metalowy kuferku, otwórz się i strzały jakieś i inne różności. Fajnie, fajnie. No i zobacz, jest bariera, przez którą nie przejdziemy sobie. A nie, bariera zabiera nam troszeczkę HP, ale tak delikatnie, ona nas tak muska bardzo. Niż by miała nam pierdyknąć, jak w Gothicu 1, jak bariera pierdyknie, to zabije, no nie? Ale tutaj na chillku ta bariera nie robi krzywdy większej. Możemy się oczywiście tu rozejrzeć przed miastem, gdzie parę orkowych namiotów stoi, oczywiście całkowicie pustych, no bo czemuż by Pirania Bytes miała robić cokolwiek? No oczywiście przed miastem są też również parę kuferków, więc też warto zebrać, zwłaszcza, że mogę otwierać większość z nich, także fajnie, wiecie, dodatkowe towary. Fajnie, jakby wpadła jeszcze jakaś magiczna ruda mi, bo to jednak jest, no, mega spoko. No, srebrny kielich tak może być. A właśnie, jeszcze któryś cwaniak napisał mi przecież komentarz, że Robin, pamiętaj, że u kupców, u łowców za skóry i trofea powinieneś dostać więcej. I rzeczywiście, chyba macie rację, ale zazwyczaj właśnie to się kończy tak, że wiecie, po prostu pierwszy lepszy kupiec, ja robię siemano, sprzedaję wszystko jak leci i tyle, więc no, wybaczcie, że tam marnotrawstwo lekkie pieniądza, ale no. Ale właśnie to, że jakoś tak nie zwracam na to uwagi właśnie, na tych kupców specjalnie. Nie wiem, jak to też jest z tymi towarami luksusowymi, ze złotym, srebrem, bo są niektórzy właśnie ci złodziejaszkowie, którzy mogą skupować takie rzeczy. I nie wiem, czy oni też nie dają troszeczkę więcej pieniędzy za takie rzeczy. Chociaż wydaje mi się, że nie, ale mogę się mylić, więc tutaj wiecie, no. Ja nie jestem ekspertem, pamiętajcie, że ja tylko lubię grać w gierki i nigdy jakoś specjalnie nie minmaksowałem, więc no. Więc mogę to takie dla mnie ten. Za ciężkie Bezi, musimy bicka zrobić, bo jak patrzę na to, że ty w ogóle nie jesteś w stanie podnieść takich rzeczy, to aż mi smutno, nie?
To oczywiście biliśmy w poprzednim odcinku tych wszystkich ziomków. Ja nie zebrałem towarów z nich, także zrobię to teraz. I za chwilę wam pokażę jeszcze chyba z tego, co pamiętam, easter egga. I z tego, co chyba kojarzę to miejsce. Wiecie, czasami jest tak, że jeśli jesteście w danym miejscu, usłyszycie na przykład daną melodię, może jakiś zapach poczujecie, to wraca wam wspomnienie jakiegoś momentu z waszego życia. To ja, z tego co pamiętam, właśnie w Węgardzie, gdy nagrywam pierwszy raz serię z Gothica 3, to chyba właśnie tutaj, gdy biegałem w tej części miasta i wchodziłem właśnie na tę wieżę tutaj, na którą za chwilę wejdę, to pierwszy raz pojawiła się kamerka na odcinku. Było mnie prawie że nie widać, bo w ogóle zamiast włączyć jakąś lampkę i żeby na kamerce było cokolwiek widać, to nagrywałem po ciemaku i w ogóle ta kamerka też to była jakaś mega taka stara kamerka, która ledwo co tam było na niej cokolwiek widać. Także był, no, taki wiecie, turbo nie ten. O Jezu, Bezi, co ty się ślizgasz, halo, dawaj kufer otwiera, nie maruć. Także to było śmieszne, ale właśnie to chyba był pierwszy raz, gdy nagrałem Zagrajmy Wy z kamerką. I to było właśnie mniej więcej w tym miejscu. Także też to było całkiem zabawne. A, tu jest ten leszczu, co się zgubił, to spoko. Skradasz się jak jakiś złodziej. No, skradam się jak złodziej, bo potrzebuję kuferek otworzyć. Ale to jest akurat chyba nie ta... Skradasz to jest chyba się nie jak jakiś złodziej. Jak to się mówi? Nie ta wieża, na którą chciałem wejść, ale właśnie no to te okolice. Bo jest taka wieża, jak się spojrzymy, że jest napis na niej ułożony chyba z kamyczków, z tego co pamiętam. Ale czekajcie. Brakuje im cię na weźmiemy Thorndira. To urocze, ale przestań już gadać i mnie stąd wydostań. No to dawaj. No już, ruszaj się. Zabiorę cię z powrotem do zamku. Na pewno zdołamy przeżyć? No dobra, nie mam wyboru. Idź za mną. Świetnie. Oczywiście pomożemy się z nim przebiec. No i właśnie, takie wspominki, kurcze jakieś. Ale możliwe, że ta wieża jest w zupełnie drugiej części innej miasta. Ale po prostu tak mi się kojarzy właśnie, że Węgard i te okolice tutaj przyzamkowe właśnie, że to tak cieplutko wspominam. Zresztą, kurczę, po dziś dzień często dostaję powiadomienia, że ktoś skomentował któryś odcinek z pierwszej i właśnie z drugiej serii z Questpackiem i Content Modem, że Robino tam coś tam było, albo że oglądam po tylu latach znowu, że robię maraton czy coś jakiego. No to jest kosmos, nie? Że po tylu latach... Gdyby nie ty, zginąłbym tam. Wąs ci się, chłopie, coś psuje. Przyjmij te mikstury lecznicze w ramach podziękowania za ratunek. No i 60% już Węgardu zrobiliśmy, moi drodzy, jak widzicie, i pełno expa. Także to jest cudowne. Piszcie cwaniaki, kurczę, komentarze, bo później widzicie, mam na przykład jakiś gorszy dzień w pracy, czy po prostu w życiu jest Robin taki trochę przybity i wiecie, taki trochę smutny i właśnie widzę później jakiś taki komentarz gdzieś pod jakimś starym odcinkiem z Gothica, albo właśnie pod nowym, że Robin, dzięki za odcinek, bardzo fajny odcinek. I wiecie, taki jeden komentarz, parę słów skleconych w zdanie, a potrafi naprawdę niesamowicie podbudować mnie i poprawić mój humor i nakręcić na dalsze nagrywanie i zabawy, no nie? Także tu na tym YouTubie. Także naprawdę wielkie, wielkie dzięki za każdy wasz komentarz i no, doceniam, bo właśnie tak poczułem troszeczkę po paru nagranych odcinkach, że może nie wziąłem tutaj... Złamany. Nie mówiłem ostatnio właśnie o tym, że tak doceniam i naprawdę czytam i dziękuję. Także jeszcze raz powtarzam. Mega dzięki. I piszcie, ile wlezie. A ja chyba będę musiał poprawić kamerkę, także zrobię szybki zapis i ją naprawię. Naprawimy kamerkę szybko, szybko. Niestety muszę sprawdzić, dlaczego ona tak troluje, bo nie rozumiem do końca, o co chodzi. O, jest jaśniej, jest fajniej, na pewno będzie. I szybko tutaj cyk z powrotem do Gothiczka i jesteśmy z powrotem. Także no, niestety muszę sprawdzić, o co chodzi z tą kamerką, że ona automatycznie jakoś się sama przyciemnia w trakcie nagrywania, to jest dziwne. Na bębnach orkowych można grać, co jest fajne. Jak? Nie wiem, czy nie mam pałek niestety do grania na orkowych bębnach, ale można je zdobyć i to jest też spoko. No ja ci szumnę zaraz, kurde, co tu się dzieje? O, zginę, co ty mówisz? Panie zwiadowco, ale co ty mnie tu opowiadasz? Co ty za farmazony mi tu, no, robisz co? Kurde, nie, dobra. Widzę, że chłopaki jesteście chyba bardziej przygotowani do walki. O, elitarny jeszcze. A tu już dwie elitki są. O, kurczątki. Oj, kurczątko. To bardzo niedobrze, że są dwie elity i jedna mnie robi w plecy, a druga się w workach zbagowała. Dobrze, jest lepiej. Muszę szybkimi ciosami to zrobić chyba.
Kurczę, liczyłem na to, że jednak będzie walniesz troszeczkę z orkowej zguby, bo wtedy damage byłby potężny. Ach, jest dobrze. Jest naprawdę okej. Okay. Zbieramy oczywiście cały złom z okolicy. Świetnie, świetnie. Z tego jeszcze zbierzemy tutaj cyk i cyk. Wóda. Tej wody też mamy. 208 flaszek! O mój Boże! Chyba w tej stolicy, żem na flaszko... O Jezu! Chyba otwieramy jakąś rozlewnię wódki. Bezi and spółka i będziemy tutaj dobrze robić ten towar. Będziemy najbogatszymi ziomami w okolicy. Chociaż nie wiem, czy wódka jest taka popularna wśród do picia. Raczej widziałem więcej wina chyba tutaj jednak w krainach centralnych. Może wódka w Nordmarze bardziej. Okuty kostur z zwykłego kufra. Bardzo fajny drops. Niestety nie mam bębnu, nie mam pałek do bębnów, nie podniesiemy. Bo jak widzicie, kamieni młyńskich też jest kurde sporo w tym mieście. Jakbyśmy tak podnieśli, jakbyśmy sobie dali w siłę i popodnosili, to byśmy mieli naprawdę niezłe pierdyknięcie złapać. A czy ja już obrabowałem tego? No pewnie, że szamana zapomniałem obrabować. A on miał tutaj co nieco. Ty, a tam na pięterko można wejść? Co ty gadasz? Zobaczcie, tam jest normalnie, jakby tam był pokój. Czekaj, czekaj, czekaj. A nad bramą mogę przejść? Jest jakieś wejście tutaj? Jest! Ty, kurde, przecie bym przegapił. I tu jeszcze kufer w kącie. Jak widzicie, tu też się można nieźle nafarmić w Vanguardzie. Fajne jest to, że akurat odbijanie stolicy nie liczy nam się, że gramy przeciwko orkom, jakby, jeśli byśmy grali po stronie orków, bo po prostu to są orkowie, którzy są wredni, paskudni i zawsze będą nas bili, nieważne po jakiej stronie będziemy grali, więc to akurat odbijanie stolicy można sobie spokojnie machnąć i nie wpływa ono na żadną z frakcji, a dodatkowo możemy zgarnąć kupę siana, towarów, wszystkiego. Także spoko sprawa to jest. No i zobaczcie, rzeczywiście tutaj na pięterku było jakiś kuferek, tu myślę, że nie będzie zbyt wiele. Tak, dwa kufry i nawet chyba nie było tutaj tych broni, żebym mógł oddać buntownikom, szkoda. No nic, ale fajne miejsce, można z takim balkonikiem, tam jakieś piękne most, kurde, na pewno wiele przejeżdżało tutaj w latach świetności wozów z towarami i tego typu rzeczami. Fajna rzecz. No i stolico, stolico, pięknaś ty, ale chyba możemy załadować się na zamek i co? Chyba pora na rozmowę z królem, z Robarem, Rabarbarem, kurde, drugim, co ja... Rabarbar drugi i jarający szlugi. Zostaw George. Mnie w spokoju! Jezu, George, co ty taki awantur. Odpaleniec Jasne? Jesteś ty, George, mordo, ja cię uratowałem, a ty tak się odwdzięczasz? Krzyczysz na Robina, ty gnoju, tu chycniemy do... Ale w ogóle jaki to był hyc, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak wystrzeliło Beziego, ty, co to było? Kobryn, siema, siema, znalazłem typa. Znalazłem paladyna Tordira. Ten cholerny idiota! Trochę był. 500 expa w ogóle. Tordir wrócił cało. Tordir wrócił cało i bezpiecznie. Ile expa dostanę za to? Dobre złoto za dobrą robotę. Proszę weź to, ty diable wcielony. Diabeł. Robin diabeł. Exp i hajs. No i przywódcy. 5 orkowych przywódców nie żyje. Cholera. Wiedziałem, że potrafisz zrobić niezłe zamieszanie, ale to... Jesteś najlepszym wojownikiem, jakiego spotkałem, a spotkałem wielu. Wspaniałe złoto za wspaniałe zwycięstwo. Dziękuję, bardzo mi miło. 2000 sztuk złota i 500 expa. On może oczywiście nas uczyć. Mógłbym się nauczyć trochę tej siły w sumie, bo mamy punktów aktualnie 30. Także z 10 siły by nie zaszkodziło. Ale nie wiem, ile potrzebuje siły, żeby móc podnosić te kamienie młyńskie. Proszę, widzicie, różnie to bywa. Nasz rozwiązywacz problemów. Podejdź tu, śmieciu. Ech, zobaczymy, jak wygląda nasz bohater od 7 boleści. Co jest nie tak z tym gościem? Czy ty chcesz, kurde, lepę na ryjec dostać? No spokojnie, dobra. Spokojnie, przybyłem z pomocą. Nie będę hamem. W końcu nie mogę się doczekać, aż rozwiążesz problem zaopatrzenia. Fajnym cwaniakiem. Nie dam się hamowi sprowokować, że tak powiem. Pozwólcie, że podniosę trochę mikrofon, bo może będzie lepiej mi słychać. Jak mogę ci pomóc? Jesteśmy odcięci od świata zewnętrznego. Głodujemy. Byku. Potrzeba nam co najmniej 30 bochenków chleba. Chleba potrzebujesz. Zdechniemy z głodu, jeśli nie dostaniemy trochę mięsa. Mięso. Potrzeba nam 30 kawałków pieczeni. Okej. Rozumiem. Rozumiem. Nie słucham. Tylko tyle masz mi do powiedzenia? No co, przyniosę i dostaniesz, no matko brobosko. Proszę, hej, 30 bochenków chleba. To ta sama stara śpiewka. Mnie. 5 węgard i 1000 expa. A, dzięki. Ej, co masz tu powiedzieć? Coś, to ta co sama na pewno ci się przyda, kiedy już opuścisz to miejsce. Many! Trochę cię nie doceniłem, tak co? No chyba nie, chyba nie. I kawałki oto pieczeni. Oto twoje 30 kawałków pieczeni. Mamy niewiarygodne. I 70% węgardu. Zaczynasz mi imponować. Zdobyłeś mięso. Nie wierzę tak po prostu? No widzisz? To może ci się przydać na zewnątrz. I teraz miksturki życia? Czekam. Tak, leczniczych pięciarz. A handlować? Chcesz pohandlować? Chyba się co do ciebie. No jak wyjeżdżasz... W ogóle świetnie jest.
spotyka kogoś pierwszy raz w życiu i wyjeżdża z tekstem, że jest śmieciem do gościa i bohaterem od siedmiu boleści. No naprawdę, nie? Przychodzisz sobie do kogoś i wjeżdżasz mu od razu na łeb. Co w ogóle za chamstwo jest i w ogóle masakra. Masz kilof, który może mi się przydać, ale chyba jeszcze nie. Nie chcę nic od ciebie, jesteś wredny. Zrobiłem zadanie, mi to wystarczy. Ja to robiłem tylko i wyłącznie dla reputacji. No i co? Wbijamy, moi drodzy, na zamek. A czekaj, a co to za jakiś kurde się chowa? Kim ty jesteś? Niewolnik wyzwolony. Wyzwolona niewolnica, niezłe rzeczy. Dobra. Wjeżdżamy na rejon, siema na zamku, co tam panowie strażnicy? Oczywiście na zamku, widzicie, jest rozruba, pranie wisi w ogóle na dziedzińcu głównym, wygląda to tragicznie. No, ale nie ma lekko i szuszanie mi tu wkurza. Wandor, w czym mogę ci pomóc, obcy? A w czym ja mogę ci pomóc? Całą historię z orkami, jakość moich towarów bynajmniej nie wzrosła. Nigdy się nie zmieni. Może jednak uda ci się znaleźć coś, co ci się spodoba. Co wjechały, werble wjechały jakieś. Co tam ci potrzeba, byku? Potrzeba ci czegoś? Żartujesz? Robi się brakuje nam niemal wszystkiego. Od wielu dni niczego nam nie starcza. Najbardziej potrzebne są narzędzia. Młoty, piły, wszystko. Miasto zostało zrównane z ziemią. Jeśli chcemy je odbudować, potrzebujemy wszystkiego. To wiem. A co potrzeba? Zorganizuję wam narzędzia. Ale nadal dobrze. Mi się to nie podoba. Na początek 10 młotów. Młotów. Nie pogardzimy no też trzema piłami. Tak jest już. Potrzebujemy też 20 kilofów. A, 20 kilofów. Nie, nie patrz tak na mnie. To nie ja rozpętałem wojnę. Wiem, zobaczę, co się da zrobić. Tak. Okej, okay, oczywiście będzie nam brakowało chyba kilofów z tego, co się orientuje. Masz projekty! O, kurde! Dobrze, ty! Jakbym sobie półtoraka strzelił, ale to by było dobre. Dobra, na początek oddam ci kusze orkowe i jakieś bronie. I jak widzicie, samymi tymi brońmi i orkowymi kuszami mam... To ta sama stara śpiewka. 11554 dodatkowe, także cudownie, 68 kafla w kieszeni. Nic wielkiego się raczej nie wydarzy. No i potrzebujemy na pewno kilofów. Mam za mało kilofów, mam 15, no, potrzebujemy 20. Z tego co widziałem, gościu sprzedaje na dole 1 kilof, to zrobię z nim mały deal. No oczywiście zbierzemy te rzeczy, ja pamiętałem, żeby nie sprzedawać raczej tych rzeczy. Siema AB. AB, ruch, żabę. O Jezu, dobra, kilofeł, ależ mnie się rymowanki trzymają, ha, sucharki, dobrze, jedziemy, kurde, mam kilofę, jeszcze potrzebuję 4 kilofów, tak, a ile rzeczy tam jeszcze innych było, czekaj, sprawdźmy, Vanguard, zanieść młoty, 10 młotków, 5 pił, 10 młotków i 5 pił, 10 młotków... 10 młotków, mam 2 młotki tylko i 5 pił i mam 2 piły. Co ty gadasz, mam tak mało? Ojeja, co ty mi tu mówisz? O kurczę, to musimy pozbierać w takim razie, oj. Kilofy to wpadniemy do pierwszej lepszej kopalni i pobijemy kopaczy i będziemy mieli, więc to jest luz. Ale problemem będzie, kurczę, z tymi piły w Cape Dance mają ziomeczkowie, przecież oni tam biorą. Cześć, Kledron, cześć ziomuś, ty masz młotek, ale nie masz takiego orka, jakby chciał. Ktoś zewnątrz. Już prawie straciliśmy nadzieję. Siema, witaj. Siema. Pozwól, że pokażę ci moją broń. Nie pokazuj mi nic może, a kowalstwo? Nauczysz mnie kowalstwa? Nie jestem aż tak uzdolniony. A już na pewno nie nadaję się na nauczyciela. Prawdziwych mistrzów i nauczycieli tej sztuki znajdziesz w Nordmarze. To wiem, wybieram się tam, jak będę tylko mógł. Potrzebujesz czegoś do swojej kuźni? Broni! Paladyni wciąż walczą z orkami w mieście. Nie nadążam z naprawą. Gdybym dostał 20 kompletów broni, mógłbym znów wyposażyć naszych ludzi. O Jezu, wszyscy chcą 20, kurde, znajdę kompletów. Dla ciebie broń. A ja mam 32 chyba. Jest jej dużo w dzielnicach miasta zdobytych przez orków. No jest. Trzymają tam skonfiskowaną broń, której sami nie mogą użyć. Ale 20? Ale nie chcą, aby trafiła znowu w ręce ludzi. Ale 20? Dobra, mam. Oto 20 kompletów broni. Dziękuję. Gdyby nie odważni ludzie tacy jak ty, dawno już byśmy przegrali. Proszę, to powinno pokryć poniesione przez ciebie koszty. Świetnie, 4000 sztuk złota, pogczęp! I u niego, moi drodzy, można kupić, jak widzicie, pancerz paladyna, pancerz ceremonialny oraz szatę ognia. Kosztują przehorrendalne pieniądze, ale... Zapomnij, właśnie dostaniesz go. Zapomnij. Brakuje dostaniesz oczywiście, go, ale szatę ognia można kupić. Szatę ognia można zawsze kupić, nieważne. Zapomnij. Chyba? A nie! Dostaniesz trzeba go, 40% jeśli sobie jednak. Okej. Niestety, zasłużyć trzeba sobie bardzo, żeby pancerz paladyna mu znosić, ale zobaczcie, 150 ochrony przed wszystkim, co się da. Dodatkowo, jeśli wykupimy sobie odpowiednie umiejętności, będzie ochronił nas jeszcze lepiej, no ale kosztuje tyle siana, że no, będzie trzeba
trzeba będzie trochę na niego zbierać. Ale i tak fajnie, to można kupić 60%, zapomnij, tak 60% montowników. Go, jeśli sobie na Także to zasłużysz. Jeszcze troszkę nam brakuje, no nic nie zrobimy z tym, ale oczywiście już teraz mamy zrobione ponad 75% w Vanguardzie, także już teraz wszyscy są naszymi ziomeczkami. Jak widzicie, na zielono, buntowniczki nawet jakieś. To co, może skoro obiecałem, to skoczymy spotkać się z królem. A cześć, handlarzu, a ty sprzedajesz coś fajnego? Może masz jakieś młotki, piłki i inne duperelki? Masz kowalski młot, ale masz kilow. Tutaj wezmę. Nie będę musiał bić, jakichś biednych kopaczy, którzy pewnie i tak nie mają lekko. Cześć, kim ty jesteś? Strażnikiem zwykłym. Kurczę, masz taki fajny pancerz, jesteś zwykłym strażnikiem. Niesamowite. Dobra, chyba wchodzimy do środka, oczywiście do króla, co jest obok. Ja chciałem sobie jeszcze to pozwiedzać, ale wszyscy się na mnie patrzą. O matko, tutaj w ogóle jaka, no świetny domek ma, no kurczę, ale wypasiona chata tutaj. Łóżko i nic więcej, co to jest? Jak ma być, tak będzie, niebo znajdę wszędzie, siema robarze, kurde, usiądź na gorącym garze i zaraz się poparzę, cześć. Witaj, wybawco. Witaj. Sława twoich czynów dotarła tu przed tobą. Mhm. To przez twoje rozkazy w ogóle znalazłem się za barierą, typie. To przez twoje rozkazy w ogóle znalazłem się za barierą. Dzięki czemu mogłeś się przekonać, kim naprawdę jesteś. A, okej. To ty pokonałeś Śniącego i smoki z Korinis. Moi strażnicy jedynie popchnęli cię delikatnie we właściwym delikatnie kierunku. Delikatnie popchnęli, żeśmy wpadli kurde do wody, potem bulit nam w mordę dał, no to rzeczywiście delikatne popchnięcie. A o co chodzi z wybawcą? Jak to wybawco? Sam Inos do mnie przemówił. Rzekł, że okręt przyniesie nam zbawienie. Aha. Wysłałem Esmeraldę, a na jej pokładzie przybyłeś ty. Co trzeba zrobić? Niewątpliwie dokonałeś już wielu wspaniałych czynów. Jeśli jednak pragniesz zatriumfować w tej wojnie, musisz dokonać jeszcze więcej. Dużo, dużo więcej. Zlecam ci ważną misję. Mhm. Jaką? Orkowie zwyciężyli w tej wojnie tylko dlatego, że sprzymierzyli się z Xardasem. To on dzięki swej mrocznej mocy sprawił, że nasze święte runy stały się nieskuteczne. Teraz nakazał rozpoczęcie wykopalisk na pustyni. Szuka czegoś. Chcę, abyś odszukał Xardasa. Dowiedz się, co planuje. Rozumiem. Pewnie, na dzięki. Pewno masz jeszcze wiele jak widzicie, do zrobienia. Szybka pogaduszka z robarem, kurde, wrednym gnojem. Ja nie wiem, za każdym razem jak widzę robara, to mam ochotę mu spuścić takie wpierdy, że się już nie podniesie. Ale no nie można tak szaleć, niestety, wiadomo, ma tu dużo strażników i w ogóle. Zresztą, no cóż, on jest tylko marionetką tak naprawdę i w sumie nic nie ogarnia. To wszystko Bezi ogarnia, także no. A tymczasem my się trochę przebiegniemy. Tam szurne, kurde, najgorzej. Nie wiem, o co chodzi z tym szurankiem, wkurzające to jest. Możemy chyba okraść skrzyneczki, które są na zewnątrz. Wydaje mi się, że w środku dostaniemy po łapkach, jak będę próbował okradać. Ale te na zewnątrz możemy spróbować okraść. No i teraz tutaj, a nie wiem, czekajcie, spróbuję jeszcze zobaczyć, czy ten kuferek będę w stanie otworzyć. Może mi nikt nie urwie ręki za to? O, świetnie, dobrze. Nie wiem, wiecie, tak jakiś zawsze zestresowany jestem, jak w okolicy są ludzie, a ja coś rabuję, bo to później się kończy, żeby łopy precz i kurde klepańsko wszystkiego, co się da. Także, no, to taki jest stresik. No, mam taką traumę po prostu. Wejdziemy sobie najpierw na wieżę, a później wyjdziemy tam dalej, bo no, jest tutaj, widzicie, no, dużo jest tutaj pustych miejsc. Kurczę, szkoda, że Pirania Bites. Nie, kurde, mogli właśnie jakieś takie beczki, worki postawić, to zawsze by było. A w zmierzchu bugów w tym kufrze chyba jest pancerz w ogóle, który nosi robar. To też tak, jeśli byście grali w tą pseudo, no, giereczkę i byście potrzebowali pancerza, to można tu przyjść. Nie, no dobra, nie będę hejtował, tak, ale nie, zmierzch bogów to jest naprawdę, no nie, nie, nie polecam. Do Gothica 3 jest naprawdę fajnie. O, kolejna ciężka skrzynia, a propos. I kusza w niej nowa. Krwawe żniwa, moi drodzy. 150 obrażeń od kuszy. Wspaniale. Kolejna, co odcinek nowa kusza. Mi się to podoba, to jest wspaniała rzecz. Chodź na tutaj kuszo. Krwawe żniwa wyglądają o wiele ciekawiej. Bardzo, bardzo fajna kurza. No i właśnie, no, Gothic 3, jak skończycie grać na Gothicu 3, to się nic złego nie stanie. Jeśli chcecie pograć sobie w fajne gierki, to zagrajcie w Risena po prostu. I też będzie na pewno wam się super grało. Pulpicik, który ma przy sobie chyba
Coś fajnego? Nie ma tu nic. No, będzie dla ciebie nic, nie jest ciekawe, ty byś ten... I do króla teleportation, właśnie, magiczne tamburyny do króla. To jest fajna sprawa. I tu do węgardu drugie, które przyda mi się, jeśli będę chciał to wpuścić. Oczywiście lisyna, skurczysyna, który będzie chciał króla pobić. Czy stara skrzynia będzie jako rabowanko? Nie, chyba. Pierścień ochrony, czy tutaj coś jest rzeczywiście sensownego? Podróż duszy, mak uwalnia swego ducha z ciała. To jest czar, który był rzeczywiście tutaj ten, ale nie dostałem po łapkach. Więc spoko. No i moi drodzy, jest tutaj Karypto. Robin u Karypto. Tyle R-ek dawno nie było. Siema, siema. Jestem Karypto. Najwyższy rangą mak ognia w tym świecie. Nie traćmy cennego czasu. Musimy porozmawiać, odkupicielu. Ale wszyscy mi słodzą. Ojej, cudownie. Czego chcesz? Magia runiczna, której używaliśmy, przestała istnieć. Xardas pomyślał o wszystkim. Zdradził zakon ognia, a to niewybaczalne. Musimy zbadać starożytną wiedzę i odkryć, jak korzystać z magii bez pomocy naszych runów. A ty musisz pomóc paladynom w znalezieniu nowych dróg korzystania z magii. Okej, jedziemy od góry. Opowiedz mi o tej starożytnej wiedzy. Artefakty pradawnych rozrzucone są po całym kraju. Musisz znaleźć artefakty, które zawierają w sobie moc i nauczyć się posługiwać tą starą magią. Im więcej się dowiesz, tym lepiej dla nas. Okej. Przypomnij mi, jak mam opuścić miasto? Na moim stole alchemicznym leży kamień teleportacyjny, dzięki któremu bezpiecznie opuścisz miasto. Na razie nie korzystałem z niego sam, ani nie powierzyłem go nikomu innemu, bo wiedziałem, że przyjdziesz, odkupicielu. Ale słodziaki po prostu. No, opowiedz mi o barierze otaczającej miasto. Co tam? Zaklęcia bariery nie wolno używać lekkomyślnie. Ale cóż, kiedy orkowie zaatakowali miasto, nie mieliśmy wyboru. Tak potężne zaklęcie jest niestabilne i nieprzewidywalne. Przypomnij sobie barierę w górniczej dolinie w Korinis. Co za katastrofa. Oj tam, oj tam. Doskonale wiem, o co ci chodzi. Walnęło to walnęło, po co drążyć temat, nie? Dobra, lecimy. Kiedy oczywiście zamierzacie usunąć barierę? Dopiero wtedy, gdy orkowie zostaną pokonani i przestaną zagrażać miastu. Czyli nigdy. Jeden Inos wie, kiedy to gdyby nastąpi. Nie Bezi, to byście siedzieli do końca życia w tej bańce. Okej. Gdzie jest teraz Xardas? Wiesz, że jesteśmy odcięci od świata zewnętrznego, odkupicielu. Jeśli w ogóle da się go odnaleźć, tylko ty możesz to zrobić. Pewka. Para papał, naucz mi imperstrelej alchemii, cała wiedza magów, pokaż towary i paladynki. Jak mogę pomóc paladynom? To jest ważne dla moi nas. Moi bracia z klasztoru w Nordmarze pracują nad pewnym planem. Chcą przywrócić paladynom ich magię za pomocą tak zwanych ognistych pucharów. Przykro mi, ale nie wiem zbyt wiele na ten temat. Za długo tu siedzę. Ale my wiemy. Istnieje 12 pucharów rozrzuconych po całej krainie. Znajdź je i zabierz do Nordmaru, odkupicielu. Ach, ten odkupiciel, odkupiciel. Dobra, prostarej magii może mnie uczyć oczywiście różnych sztuczek, lekkie pancerze, szybsza nauka, duperelki i te sprawy. O alchemii oczywiście ogniste strzały, trwałe miksturki, miksturki many. Zatruwanko by mi się bardziej przydało, byczku, ale nie masz niestety. No i właśnie Paladyn Markus próbuje zdobyć puchar. Paladyn Markus od wielu dni próbuje ten zdobyć. Markus gnojasz, musiał zginąć. Tak. Markus to lojalny żołnierz. Buntownik plus jeden, wygrał. Nie grzeszy może odwagą, ale można mu zaufać. No tak. No właśnie odwagą grzeszy i to bardzo, bo się władował sam w całe stado orków i zginął przez to. No cóż zrobić. U niego można kupić oczywiście również szatę właśnie nie ognia chociażby i pancerz paladyna, ale nie ma mowy, nie ma mowy. Brakuje nam troszeczkę. Kurczę, jakbyśmy kupili szatę ognia, ale gram kurczę wojownikiem, no to tak trochę będzie, wiecie, no to nie do końca. Może 24 tysiące, jakbym ci sprzedał troszeczkę tego syfu, który gdzieś uzbierałem. O, widzicie, już tu sianko się robi solidne. To jakiś kostur, to jest zużyte, to jest zużyte. To mi się raczej nie przyda, ale w razie gdyby to zostawię zużyte, to w ogóle zaostrzyłem zardzewiały topór, no świetnie robi, naprawdę dobra robota, po cholerę jasną. Okej, ale możemy sobie zostawić
W sumie topór drwala, kilof to możemy zostawić. Kurczę, mamy tylko 7 ostrych bełtów i 22 te zaostrzone jeszcze dodatkowo. Bardzo mało, no. Przydałoby się więcej bełtów, kurczaczki. Dobra, tu możemy troszeczkę sprzedać tych łuków. Jakiś tu łuk wojenny 1200, ale siano, dobre, to się podoba. Miecz zwykły, wyjazd, ten też, to zostawiamy. Rapierro to możemy zostawić. Miecze paladyna, jak widzicie, solidnie wjechały. Oczywiście to zużyte. Myślę, że możemy sprzedać wręcz wszystkie, bo nie będę korzystał ze zużytego sprzętu. Miecz dwuręczny zużyty po cholerę mi jest. Tarcze paladyna również padły, ale już widzicie, jeszcze tarcza czaszki, a ta tarcza czaszki była... Ona jest cała, może ją zostawię? Chociaż nigdy nie będę pewnie korzystał z tarczy, ale zostawię. Dopchniemy sobie tutaj ten deal tymi pierścieniami, myślę. One są też troszeczkę warte. O, piękna sprawa. No i co, 23 tysiące, kurczę, sporo sianka wpada po raz kolejny. 96 tysięcy dzięki temu. Jeszcze mamy tarczę paladyna do sprzedania, a trochę to trofeów, także jest luks. Dzięki Karypto, fajnie się z tobą gadało. No i w sumie, moi drodzy, co? Wygląda na to, że stolica w miarę ogarnięta. Zrobił się nam aż wieczór z pięknym księżycem na horyzoncie. Ale to fajnie wyszło. Kurczę, idealnie tak w wejściu ten księżyc tutaj tak wybiegłem. Wspaniale to wygląda. Jeszcze pełnia, piękna pełnia na horyzoncie. Super sprawa. Powiem wam, że ten godik tyle lat. W sumie, no widać, że jest trochę taki drewniany, plastikowy taki ten godiczek, ale jakoś tak przyjemnie. No potrafi cieszyć oko, to jest fajne. To co? Wskoczymy w łóżeczko, żeby, wiecie, po nocy nie biegać. Też widziałem, że ktoś narzekał, że Robin, byłeś w Geldern i nie grałeś w nocy, a tam przecież ta muzyka, Geldern Night, jak mogłeś, Robin, nie ten. Ale ja oczywiście wiem, kocham sam ten utwór bardzo mocno, jest prześwietny i bardzo, bardzo lubię Geldern Night, ale nie gram, nie nagrywam odcinków, gdy jest noc w Gothiku, ze względu na to, że po prostu gdy jest ciemno, to YouTube strasznie wali po bitrate, znaczy po kompresji wali bardzo dużo. Jest po prostu, no brzydko się robi po prostu w Gothiczku jakby. No, nie wiem, jak wam to wytłumaczyć lepiej. Dlatego zazwyczaj staram się, żeby było wszystko jasne, ładne, żeby po prostu wszystko było dobrze widzieć, no nie? Żeby było dobrze widać. Także takie tematy po prostu. To techniczna sprawa, głupiutka, wiem. No, ale właśnie widziałem taki gdzieś tam głos w internecie, że Robin, jak mogłeś, no to wybaczcie, ale to po prostu kwestie techniczne. Oczywiście Geldern Night grało przez chwilę w monterze, jak byliśmy, także można było chociaż przez chwilę usłyszeć. Oczywiście pewnie jeszcze zagra nam nieraz. No i moi drodzy, wybijam wszystkich orków, mamy jeszcze tu kamienie młyńskie oczywiście do ogarnięcia. Wydaje mi się, że również zebrałem większość z towarów, które warto było zebrać i skrzynek, które warto było otworzyć. Jeśli zapomniałem o jakiejś skrzynce, to mam nadzieję, że mi przypomniecie. A my możemy skorzystać z magicznego tamburyna. I co zrobimy? Oczywiście swajaki, skoczymy sobie do Cape Dan, bo w Cape Dan przed wejściem mamy... Oczywiście, och, uwielbiam granie na SSD, gdy można zrobić habongs i jesteśmy w sekundę na miejscu. Mamy tutaj paru buntowników, a przynajmniej tego jednego cwajka. A czekajcie, czekajcie. W środku chyba był taki jeden, który był bardziej schowany, a ten mam, ci mają młotki. Ja młotków chyba potrzebuję jeszcze paru, także siema papapanowie, przepraszam, że was biję, ale niestety potrzebuję młotków z was, a macie piłę i młot miał, o super, a ty co? Co jest? A ork nie przyjdzie mi walnąć w łeb? Nie, oczywiście niewolniku możemy bić do woli. Dobra, zmienię broń przy okazji. Co się Lud się skradam, bo mogę, kurczę. Nie masz nawet złota. Bezwartościowa mora. Co w ogóle, gościu? Widzieliście? Co za ork wredny, ty. O, no i widzicie, o wilkumowa, kurde. Jezi i Geldern. Znaczy, to nie jest Geldern Knight przecież. To jest zwykła nutka z tego. ojej, ale przed chwilą... Ojej, lag mózgu, co się dzieje? Dobra. Panie niewolnik, musisz pan stąd chyba iść, wiesz? Znaczy muszę cię walnąć. Ten aż mi poklaska w ogóle. No i młoty piły i ten znowu przyjdzie okradać ziomka? Co ty gadasz w ogóle? A ci niewolnicy teraz są na mnie fochnięci w ogóle. O, niedobrze. Przyjdzie okraść? Co za chamski niewolnik. A, jednak nie. Widział, że patrzę mu na łapki. Oczywiście nie, to jest zwykła nutka. Boże Chryste, ale w ogóle nie wiem. Nie pytajcie. Coś mój mózg... Jest która tam godzina? 19:38? Nie, no kurde, jeszcze młoda godzina. To nie wiem. Nie, coś mi tak ten... Dobra, mamy 5 młotków i 5 pił. Także wystarczy już bicia tych biednych ziomków. Teraz potrzebuję jeszcze paru kilofów. Moja, obaj będziemy mieć kłopoty. Przepraszam, no, przepraszam panowie, nie chciałam was tutaj oklepywać. Amalgamal, cześć.
Mógłbym skoczyć do kogoś, pogadać, czy ma... No, okay. Ten nie będzie miał kilofa akurat na pewno. Masz trucizny dwie. Fajnie. Lepiej nie pomylić z sokiem limonkowym. Ale suchársko. Dobra, dobra. A ty z Bafort? Załatwiłeś bandytu Fortuna. Zapomniałem odebrać expa od Dostaniesz ciebie. Dostaniesz za to dodatkową zapłatę. Dziękuję. Nauczysz mnie walki i ten. No super, super. Przy okazji tak chciałem zagadać. Możemy sobie jeszcze osełką strzelić oczywiście ostrzenie w ogóle. Ten jest ostry. O, mam drugą morkową zgubę, tylko że jest zużyta, szkoda trochę. Oczywiście zardzewiałe pierdółki możemy sobie też zaostrzyć. O matko, co ty gadasz, mam tyle zardzewiałych? Zaostrzymy zardzewiałe, czemu nie? Trololo. Aż... Muszę sobie kichnąć z tej okazji. Oczywiście ostre bełty możemy zaostrzyć. W ogóle one się nie stakują? Co to za dziwne jakieś tematy? Nie w ten sposób. Oczywiście, no. Topory drwala możemy też zaostrzyć. Kurde, ostry topór drwala. Myślę, że ktoś będzie zachwycony, gdy mu będę go mógł oddać. No, chciałem jeszcze tutaj do tego kwatermastera skoczyć, czy on przypadkiem nie chowa jakiegoś kilofa w kieszeni. Cześć, Urkrasku, wredny łobuziaku. Nie masz niestety, ale masz 24 tysiące. Można by było w ten. W ogóle miecz półtora ręczny to jest dużo siana, byśmy mogli też zrobić. Cześć, Sirius, Seruk, ty złodziejstwa uczysz, ty masz towary jakieś, masz łopaty, nie potrzebuję akurat łopat. Oczywiście pancerze najemnicze. Nie ma mowy, nie ma mowy. Najpierw musisz udowodnić, orków, że jesteś najemnik. Godzien. Dobra, dobra, żartowałem, nie chcę oddaj od tego ziomka nic. No to chyba z tymi kilofami jednak pójdziemy kogoś walnąć w łeb. Ej, chyba ty, nawet wiem, gdzie się skoczymy. Tak o nie, przepraszam, Okaru, przybywam, żeby spuszczać ma w pierdolę. Nie no. Oczywiście, oczywiście to tyle i to jest tylko kwestia biznesu. Potrzebuję po prostu kill-offów, no. Oni powinni zrozumieć, że po prostu potrzebujemy tego w stolicy, no. Kurde, akurat oni mają wszystko, co potrzebuję. Pomyślę o tym. No, a w sumie jak walnąłbym któregoś tutaj w łeb, a to jest buntownik. A kurczę, buntownika to nie powinniśmy bić, wiecie. Nie wiem, czy jak nie zacznę bić buntowników, to jak? Się przypadkiem nie zrobi tutaj rozpierducha na osiedlu. Chodzi o to, żeby wiecie, żeby mi tutaj nikt nie wziął, nie wjechał, że jestem po stronie, że robię buntow... Wiecie, że zabijam po prostu buntowników. Ale nie, chyba jak ich pobiję, to się nic nie powinno stać. Przy okazji 10 brojek rudy żelaza. Dobrze, że tu przyszedłem. No właśnie chodzi o to, że wiecie, że oni tu kopią. A i przy okazji ja sobie wezmę ten, te właśnie rudę żelaza wykopię jakby, nie? Także spuszczę troszeczkę wpierdów, zbiorę kilowki, przy okazji jakieś tam orkowe zguby, łuki myśliwskie, wytrychy i będzie naprawdę spoczko, to spoko. I te bryłeczki tutaj przede wszystkim, plus 10 kolejne, plus 10 byczku. A tutaj te żyły też mogę wykopać. Kurde, co ty gadasz, ja tych żył nie kopałem jeszcze? Dobrze, że mam górnictwo, dzięki temu będziemy mieli bardzo dużo towaru, żeby móc zrobić sobie bronię, gdy będę właśnie ich... Gdy będę je robił. Na pewno, kurczę, byśmy mogli zrobić dwa półtoraki. Gdybyśmy sobie zrobili dwa półtora ręczne, zaostrzyli je, a później jeszcze zatruli, to byśmy mieli naprawdę dwie mocne bronie do klepania. Tutaj ta żyła jest nie do wydobycia. Który jeszcze miał kill-off? Cwaniaków? Chyba ten z łukiem miał kill-off. Siema, typie. Kurczę, tylko załóż ten. Okej, miał kill-off, świetnie, masz kill-off. Ile mam kill-offów teraz? Uwaga. Ta, 20. I co? I fajnie, to co? Ja chycam do komina i spadam stąd. Kurde, chyc w komin. Pięknie w kominie, kurczę. Do komina chycam i lecę teraz szybciutko. Możemy w sumie do króla skoczyć. Do Węgardu. Nikt nie wie, dokąd prowadzi. To później do króla lecimy. Bo od króla będzie najszybciej do tego ziomka, który potrzebuje tych towarów. Także widzicie, parę klepnięć, co nieco wpadło i jesteśmy. O kurczę, ta łuna pięknie wyglądająca. A i mi zdjęło aż moją kosę z wrażenia, także sobie założę z powrotem. Okej. No już tak chodzę. Jest już źle. I siema. Proszę bardzo, to twoje piły. Oto twoje piły. Niektóre rzeczy... Wspaniale, wiedziałem, że Kowalski można plus na ciebie liczyć. Węgard i awans na kolejny poziom i piły oddane. Proszę, kilofy. 20 kilofów. Doskonale, dziękuję. Kowalski plus 1, Węgard plus 5. Tak nie może być. O, czekaj, i coś? I młotki jeszcze miały być, tak? Ile mam młotków? 5 młotków i Kowalskie. Czekaj, 5 młotków miało być? Coś ale mi się wydaje. Mi się to nie podoba. 10 młotków? O, mój Boże, tyle młotków? Skąd ja cię wezmę tyle młotków, byczku? Dobra, dobra. O nie! Aż 10 Niektóre młotków? Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają. Kurczę, to będę musiał trochę jeszcze niewolników walnąć w łeb chyba. Siema, panowie. Witam, witam. Co tam przybijacie dzisiaj, cwaniaki? Siema, siema. No już, spokój, jestem grzeczny. Dzięki za młotki, panowie. Ten idzie znowuż obrabować biednych ziomków. Ja nie wierzę, w co tu się dzieje. Dobra, jeszcze tego walimy. Dobra robota. Okej, dobra robota.
I dziękuję za młotek kolejny. Ten przyszedł jeszcze obrabować swoich niewolników. Nie masz nawet złota. Niesamowity. Niesamowity jest. Bezwartościowa mora. Dobra, zaczekajmy, niech jeszcze parę młotków mi dadzą, bo oni oczywiście te młotki mają w hurtowych ilościach, wiecie, za każdym razem jak pobiję, to dostają nowy młotek, żeby mieli czym pracować. Orkowie oczywiście nie mają żadnego pojęcia, co się dzieje z tym. Nie wywiniesz się tak łatwo. Nie wywinę się tak łatwo, ojej, no to niemożliwe. No i co? Będzie młotkowanko? Dobra, jeden młotkuje, ten będzie piłował, to niedobrze. A ile tych młoteczków teraz mam już? Mam ich 8. To jeszcze 2 młotki, a ile mam tych? 9 pucharów mam, jest. Jeszcze 3 puchary i jesteśmy w domu, kurczę. Moja głowa. No i pan niewolnik, a ty zupę jakąś jeszcze pijesz. Oż ty kurde, nieźle, nieźle. Będę się do roboty, bo potrzebujesz młotka jednego. Dobra, walnę twojego kumpla, który ma... Jezu, widzieliście jakie on miał palce dziwne? Co to było? Dobra, dobra, i teraz z tego niewolnika tutaj wyciągam młotek oczywiście. No i co, jeszcze jeden młotek i jest super, hit nad niewolnikiem. Ja, skok przez niewolnika, nowa dyscyplina. Skok przez niewolnika, wskoczę na głowę temu ziomkowi. Ale jestem wredny, wybaczcie dzisiaj naprawdę. Obaj będziemy mieć kłopoty. Rusz się do roboty. O Jezu, broda ci wyrosła chyba w trakcie... A nie, ty miałeś cały czas tą brodę? O kurczę, nieźle. Ale masz klatę, ziomuś, on ma ośmia... Raz, dwa, trzy. On ma jakiś ośmiopak w ogóle na klacie, moja ty. Głowa. Jaki ziom. Dobra, masz młotek? Świetnie, jest młotek. Wicha. A, walnę jeszcze temu. No, powalił mnie. Oż, dobra, robota. Dobra, robota. Nic, nie ma tu nic więcej. Dobra, to ja w takim razie jestem walczącą morą, to już nie chcę być. No króla, robara. Co jest? Skąd ta muzyka? Świnia mnie atakuje! O mój Boże, uciekaj! Uciekaj, bo co się dzieje? Dobra, żartuję. 10 młotków mam już. Jak widzicie, trochę paru niewolników musiało dostać w łeb. Oto 10 młotów. Dziękuję. I węgard 100. I łowieckie. I jest mega moc i siła. I zrobiliśmy sobie całą stolicę w ten sposób, moi drodzy. Także stolica na strzała. Mamy oczywiście super reputację. U buntowników również nam podskoczyła. Mamy 38 u buntowników. Także jest naprawdę luks. Także moi drodzy, możemy użyć magicznego tamburyna, które prowadzi nie wiadomo dokąd. I od tamtego miejsca zaczniemy kolejny odcinek naszych przygód. Jak widzicie, wylądowaliśmy gdzieś tu przed miastem. Przy wielu kostkach, które sobie leżą. Przy okazji odpalimy kufer. No i oczywiście stąd najszybszą drogą będzie udać się do Faring. Więc Faring będzie w kolejnym odcinku, a za obejrzenie tego już wam teraz serdecznie dziękuję. Robinos mówił z tej strony, no jakże kto inny jak nie ja. Z Chrząszczem oczywiście razem się tu bawiliśmy. Mam nadzieję, że bawicie się również z nami równie dobrze. Oczywiście zostawcie łapkę w górę i komentarz, tak jak omówiłem o tym wcześniej w odcinku. Suba z dzwonem, bo no, myślę, że nie chcecie przegapić kolejnych odcinków, jeśli je oglądacie. Także tu przypominam, jest opcja również wspieranka, także jeśli macie troszkę grosze, to możecie sypnąć Robinowi sakiewką, potrząsnąć. Oczywiście to jest tylko kwestia taka totalnie dobrowolna, przypominam, tak wiecie, żeby nie było, tak będzie mi miło na pewno, ale oczywiście jeśli zostawicie łapkę i komentarz, to już będzie naprawdę wystarczające. Także co, lecę montować teraz odcinek, mam nadzieję, że jeszcze raz, że się dobrze bawiliście i do kolejnego. Trzymajcie się, na razie, cześć, pa, pa.